zawsze się transformował. Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić jednego potwora, zawsze ten potwór się zmieniał. I to było coś zawsze związanego z jakimś zwierzęciem, takim dużym, które może cię pożreć i zjeść. Coś nawet na kształt jakiegoś takiego dinozaura. A później on się transformował w jakieś takie różne formy, nawet takie pluszowe, że ten potwór trochę był straszny, trochę śmieszny. I on miał różne twarze, też miał twarz takiego kogoś, kto jest spalony i jakiś taki zniekształcony, że nie wiem, nie ma twarzy, czy nie ma ręki, czy nogi, kogoś, kto jest taki niebezpieczny. No, a też może to być taka postać właśnie bardziej z kreskówki, czyli coś takiego, co jest pozornie przymilne, ale z drugiej strony może ci odgryźć głowę albo rękę, albo nie wiem, coś może odgryźć. Zawsze pojawia się w ciemności i zawsze na mnie poluje. To jest też mój powtarzający się sen, że ja przed kimś uciekam i ktoś mnie goni. I to jest ten taki dosyć chyba klasyczny sen, że wtedy nie masz siły w nogach i tak to cię dopada.